Siemaneczko, z tej strony Tuba, a w dzisiejszym odcinku test telewizora LG OLED model 55 cali na 2020 rok. Ten telewizor używam codziennie, 10 godzin dziennie, już ponad roku. Zobaczmy sobie, ile tak naprawdę mamy wyświeconych godzin na telewizorku. (Śmiech) 0,4,13, bo taki jest kod, no. 4215, tu macie tak z lewego, dolnego rogu macie UTT i tu jest 4215 godzin, no. Sobie przelicz to na dni. Dobra. To można wyłączyć. I zróbmy sobie ten test. A głównie używam właśnie do przeglądania internetu i trading. Dużo tradingu. Pamiętaj, że nagrywam Samsungiem, więc on troszeczkę przekolorowywuje. Biały. Szczególnie dolna część, gdzie jest pasek start, pasek menu. Nie widzę żadnych wypaleń. Pięknie. Jest, czy ustawię kamerę lepiej. O, no jest, cały ekran, nie? W kadrze. Cały ekran jest, dobrze. Zielony. Niebieski. Nierówności. Przeszedł dobrze, jak zwykle. Ja tutaj nic nie widzę. Jeśli widzisz taki efekt tęczy, pamiętaj, że kamera jest zbyt blisko. I robi taki efekt tęczy. W rzeczywistości tutaj nic nie ma, też takiego. Gamma. Czas reakcji. Nagrywam w 30 klatkach, więc i tak tego nie zobaczysz, ale czas reakcji bardzo fajny. I tyle, przeszedł. Przeszedł wspaniale. Kolory piękne. Wspaniały telewizor. Pokażę Ci moje ustawienia. I oczywiście pokażę Ci software update. Chcesz jakieś nowe aktualizacje? Brak. Ja mam OLED na 50, gdyż długo siedzę na przykład przy renderingu i wyższe ustawienia bolałyby mi oczy. No. Dla mnie jest wystarczająco jasno. Może dla kogoś jest niewystarczająco, nie wiem, to są ustawienia personalne, więc... Kontrast 84, jasność 57, ostrość 42. Dlaczego mam po angielsku? Bo lubię, może mieć po polsku, nie ma problemu. Kolor 675. Gamma jest na 2,2, white balance jest na ciepły 1. No i tutaj Black Level Auto. I to w zasadzie tyle. Wszystko resztę jest standardowo od fabryki. Tutaj mamy powłączane. Niektóre rzeczy są powyłączane. Pixel Refresh samo się używa automatycznie, gdyż wyłączam z pilota. Jakbyś wyłączał z prądu całkowicie, tak jak wyłączają w sklepach, to trzeba użyć tego Pixel Refresh, dlatego się, możesz się zdziwić. O, wypalił się w sklepie, bo oni właśnie nie używają wyłącznika z pilota, tylko no nie dają szansy tym OLEDom. Wyłączają je z prądu, a później ich nie odświeżają, więc tu się odświeża automatycznie, tylko nie wyłączajcie z prądu, bo trzeba będzie odświeżyć manualnie. Z prądu, czyli z gniazdka, całkowicie odcinając prąd. Wyłączysz z pilota, on na standby'u bierze mniej niż 1 W. No to słuchaj, to prawie nic. Tyle co ładowarka do telefonu, albo i mniej. Także to niech to leży, nie? Screen shift zawsze włączony i logo luminance jest na high. No i tyle na dzisiaj, moi kochani. Historia prawdziwa. Piękny telewizor LG OLED, jak sobie wyjdziemy.
Już sekundę. Jak sobie wejdziemy na Euro RTV, to takie kolory piękne, i klikniemy OLED, to mamy fajne promocje na telewizorki CX za 3790. Woo! To ja dzisiaj muszę zrobić nową promocję na OLEDy, znaczy nowe wideo. Za 7 koła możesz mieć GX 65 cali, za piątkę tego B1 4900. No. Serio? To ja bym CX-a brał. Za takie pieniądze. I taki jak ten, jak tu oglądacie, to jest ten BX. Tylko pamiętajcie, to są z wystawy. I ja bym używanego nie brał. No bo tak jak mówiłem wcześniej, sklepy nie szanują, wyłączają normalnie z prądu. Znaczy, no nie szanują, oni to mają gdzieś, nie? Wyłączają z prądu i tyle. Dlatego ja bym nie brał takiego, co jest włączony tam gdzieś, tylko brałbym zafoliowany w pudełku, nowy, fabrycznie zaklejony. Jak taki jest, za 3500, to panie, co to brać? Nie ma nawet nie ma na co czekać nawet. No i tyle. O, promki są na złoty weekend, no. A to już robiłem chyba o tym promocję. No, fajna sytuacja. Ogólnie bardzo dobrze. Zobacz, jak to pięknie wyświetla. Kolorki są miazga. Ja jestem bardzo zadowolony, jak to mówił ten z internetu. I ogólnie będę tworzył swoje portfolio. Pozdrawiam i polecam. Ja to z tym zondu.